Jedna z najbardziej znanych modlitw franciszkańskich to modlitwa o pokój. Brzmi ona tak: O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło. Tam, gdzie panuje mrok, radość, tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechy dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając. Rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No właśnie. Dając, otrzymujemy. Pokój, dobro, pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj o szczęściu, o radości wynikającej z tego, że możemy innych obdarowywać. W Dziejach Apostolskich przeczytamy słowa, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Hmm. Czy rzeczywiście tak jest? Czy możecie to potwierdzić, że dawanie komuś, nie wiem, jakichś prezentów, dawanie komuś dobrych rad, służenie komuś z pomocą, czy pomoc nawet taka materialna, że to czyni człowieka szczęśliwym, to czyni człowieka błogosławionym, moglibyśmy nawet powiedzieć, czyni człowieka pełnym radości, pełnym pokoju, tak jak mówiliśmy w tej, czy modliliśmy się. <grym> W tej modlitwie na samym początku, w tej franciszkańskiej modlitwie o pokój, prawda? Albowiem dając, otrzymujemy. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Troszeczkę o tej radości hmm, wynikającej z tego, że możemy innych obdarowywać w dzisiejszym słowie na dobranoc, a zerkniemy do książki: Uniwersalne Prawa Życia, którą napisał Sir John Templeton. Serdecznie zapraszam. Ludziom, którzy odnoszą największe sukcesy i cieszą się największymi wpływami, na ogół więcej radości sprawia dzielenie się swoim bogactwem niż zdobywanie go. Rozumieją bowiem prawo życia, zgodnie z którym dawanie stwarza większe możliwości dzielenia się i przynosi większe korzyści osobiste. Wielu ludzi, którzy odnieśli sukces, z pewnością powiedziałoby wam, że każde przedsięwzięcie zaczynają od ułożenia w myślach planu, ponieważ wiedzą, że drzwi do sukcesu otwierają się od wewnątrz. W 1986 roku Robert Detman, przedsiębiorca, który przed śmiercią przeznaczył ponad 100 milionów dolarów na programy edukacyjne i społeczne, stwierdził w wywiadzie dla czasopisma Town and Country, im więcej człowiek daje, tym więcej ma z życia. Oczywiście nie ma nic złego we wysuwaniu się naprzód, ani w zajęciu pozycji, z której można wywierać pozytywny wpływ na otaczający świat. Jednak tylko ten, kto daje, nie ten, kto bierze, naprawdę sprzyja dobru. Jeżeli chcecie zaznać prawdziwego szczęścia, róbcie wszystko, aby kogoś uszczęśliwić. Dawajcie szczęście. Jeżeli pragniecie doświadczać więcej miłości, róbcie wszystko, aby bardziej kochać. Dawajcie miłość. Jeżeli chcecie odnieść sukces, pomóżcie innym w odniesieniu sukcesu. Z pewnością zauważycie, o ile lepsze i bogatsze stanie się wasze życie, jeżeli będziecie dla innych źródłem otuchy, inspiracji i przyjaźni. Dawanie jest magnesem sukcesu, ponieważ dobro przyciąga dobro. Wszyscy wolimy ludzi, którzy potrafią dawać, niż ludzi, którzy tylko biorą. W towarzystwie tych drugich mamy poczucie, że coś nam zostaje zabrane. Rzadko kto chce się z nimi przyjaźnić, natomiast przebywanie w obecności osób, które dają, jest przyjemne ponieważ wzbogacają one międzyludzkie relacje. Unikamy tych, którzy lubią brać, a chętnie wchodzimy w kontakt z tymi, którzy lubią dawać. Trzeba pamiętać, że prawdziwym źródłem sił człowieka jest nasz Stwórca, a Jego działanie przyjawia się na różne sposoby. Często bowiem zapominamy o prawdziwym źródle naszych pomysłów, a wówczas odczuwamy swojego rodzaju brak. Zamiast nieustannie pytać, co możecie dostać od różnych ludzi i co mogą wam dać różne sytuacje, zastanówcie się, co wy możecie dać. Im więcej dajecie życiu, tym więcej od niego otrzymujecie. Takie jest powszechne prawo, które może wprowadzić w wasze wewnętrzne życie równowagę, dobrobyt, szczęście i poczucie spełnienia. Bruce MacArthur w książce Twoje Życie Zrozumienie Praw Uniwersalnych stwierdza: Moja żona ma szklarnię i dobrą rękę do uprawy roślin. Kiedy posadzi parę małych nasionek, po kilku miesiącach zajadamy się ogromnymi, pysznymi, świeżymi pomidorami. Posadziła tylko kilka niewielkich nasion. Cierpliwie czekała. Darzyła je miłością, troską. Poświęcała im uwagę, odżywiała je i podlewała. Zebrała nie nasiona, lecz cudowne, odżywcze, piękne owoce i setki nowych nasion. Cud zawarty w tym prawie jest cudem obfitości, radości i piękna. Zbieramy bowiem nie tylko to, co zasialiśmy, lecz znacznie, znacznie więcej. Kiedy odpowiednie ziarno karmione jest duchem miłości i współpracy, wydaje stokrotne plony. Zarówno w ogrodzie, jak i w życiu, obfitość zbiorów zależy od jakości posianych ziaren. Dając, siejemy ziarna miłości i troski. Im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy. Franciszkańska modlitwa o pokój e, zawierała słowa: Albowiem dając, otrzymujemy. Pan Jezus mówi, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i Wy Im czynicie. I właściwie Ser John Templeton, jakby to zebrał właśnie w tę zasadę obdarowywania innych, by, by samemu również otrzymywać. Tak nam się w ostatnim czasie wydarzyło, że mówimy dużo o tym, by być bezinteresownym w miłości. W środę mówiliśmy o tym, że hmm, dobro jest leniwe, więc trzeba nam aktywności, trzeba zauważyć, hmm, komu możemy pomóc, w jaki sposób możemy pomóc. E, w czwartek no, to był taki, hmm, taki sygnał, takie słowo pod adresem nas, Franciszkanów, że zobowiązani jesteśmy do dawania dobrego przykładu. A dzisiaj, dzisiaj Sir John Templeton mówi, że no mamy siać miłość, mamy siać dobro. Co więcej, jeżeli oczekujemy od innych dobra, no to właśnie trzeba dobro przede wszystkim dawać. Jeżeli oczekujemy od innych miłości, trzeba tę miłość dawać. Jeżeli chcielibyśmy sami osiągnąć sukces, no to trzeba pomóc innym również ten sukces osiągnąć. Oczywiście po raz kolejny ja tutaj chcę przypomnieć, że Sir John Templeton no, tak za bardzo nie myśli o tym życiu nadprzyrodzonym, myśli o tym szczęściu tutaj doczesnym. Ono jest ważne. Oczywiście, że tak ja każdemu życzę, żeby przeżył ten czas tu na Ziemi w szczęściu, w takim no, względnym dobrym bycie, czy jak to mówimy, dobrobycie. Tak, bo to o bo to, to chodzi, żeby, żeby ten czas tu na Ziemi dobrze przeżyć. Ale. I to jest też niezwykle ważne i o tym też trzeba sobie przypominać, że to nie jest cel naszego życia, żeby tylko tutaj na Ziemi dobrobyt uzyskać. My patrzymy dalej. My patrzymy w przyszłość i my wiemy, że to sianie miłości ono ostatecznie przyniesie owoc w przyszłym świecie. Że ostatecznie z miłości będziemy, będziemy sądzeni, że ostatecznie. Miłość nigdy nie ustaje, że przeminie postać tego świata, że, że te wszystkie dobra doczesne, o które się troszczymy, one, one przeminą, będzie nowa Ziemia. I nowe niebo. I o to trzeba pamiętać, jeżeli, jeżeli mówimy właśnie o tym budowaniu szczęścia tutaj na ziemi. Jeszcze raz powiem, ważne jest, żeby dobrze ten czas tu na ziemi przeżyć, żeby siać, siać miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, prawda, radość tam, gdzie panuje rozpacz i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko niezwykle ważne, żeby oblicze tego świata zmieniać na lepsze. Ale jeszcze raz powiem, my oczekujemy nowej ziemi i nowego nieba. Tak, moi drodzy, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i Wy im czyńcie? Chcecie doświadczać miłości? W pierwszej kolejności ofiarowujcie tę miłość innym. Chcecie doświadczać dobra? W pierwszej kolejności dawajcie to dobro innym. Chcecie doświadczać szacunku? W pierwszej kolejności okazujcie ten szacunek innym. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, to są uniwersalne prawa życia. To są uniwersalne prawa życia, i ten przykład, który, który tutaj Sir John Templeton przytoczył, przykład pomidorów, wydaje się bardzo bana, banalny, ale właśnie oddaje, tak mi się wydaje, istotę, istotę czynienia dobra. Siejemy małe nasiona. Kto, kto uprawia pomidory, to wie, że to są malutkie nasiona, gdzie się je wsiewa i rzeczywiście trzeba się nimi zaopiekować. Ja wiem, jak moja mama bardzo się opiekuje. Najpierw przecież one są w mieszkaniu, w pokoju, gdzieś tam na oknie. Trzeba pilnować, żeby, żeby nie było za ciepło, żeby nie było za zimno, żeby nie wyschły, żeby nie miały za dużo wilgoci i tak. No i jest to zatroskanie, to o tym wiecie. Potem, jeżeli one już są troszeczkę większe, więc w, 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 wsadza się je do szklarni, i tam znowu trzeba huchać, dmuchać, prawda, żeby, żeby nic złego się nie wydarzyło. Począwszy od tego, żeby była odpowiednia wilgotność, skończywszy na walce z różnego rodzaju robactwem, pleśniami i tym podobnym, podobnym paskudstwem, <laughs> A potem przepiękne owoce. A potem przepiękne owoce. Tak, żeby, żeby ten świat stał się piękniejszy, naprawdę trzeba włożyć trud. Tu się samo nic nie stanie. Wrócę do tego, o czym mówiłem w środę. Nie pozwólmy, żeby dobro stało się leniwe. Tak? Nie pozwólmy na to, żeby dobro stało się nie leniwe. Nie bądźmy leniwi, leniwi w czynieniu dobra. Nie bądźmy leniwi w okazywaniu miłości, nie bądźmy leniwi w pomaganiu drugiemu człowiekowi, nie bądźmy leniwi w rozsiewaniu ziarna dobroci, miłości, pokoju, szczęścia również, szczęścia również, przede wszystkim błogosławieństwo, bo błogosławieni to szczęśliwi. A więc mamy być tutaj na Ziemi szczęśliwi i to szczęście mamy. Też dawać innym. Do tego was zachęcam, do tego was zapraszam: siejcie miłość, siejcie dobro. Bóg zasiewa wielkie ziarno w, naszym, w naszych sercach, ziarno dobra, miłości. My tę miłość dawajmy innym również. Może tutaj jest jeszcze inna kwestia, nie będę jej rozwijał, a mianowicie z próżnego i Salomon nie naleje. Więc najpierw trzeba mieć miłość w sercu, żeby móc ją dawać innym, ale to już jest inny całkowicie temat. Może do niego kiedyś wrócimy. Na dzisiaj kończymy. Oczywiście zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, która od razu po słowie na dobranoc zachęca do komentarzy, do, do dawania łapki w górę, do subskrybowania naszego kanału, do rozpowszechniania również, do zapraszania swoich znajomych do, do naszej grupy, chociażby do grupy na, na Facebooku. Pierwszy raz zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia. Z Panem Bogiem pokój i dobro.